zakończyła się kompleksowa przebudowa ulicy Pocztowej. Starą, wąską drogę zastąpiła nowa o szerokości 6 metrów i długa na ponad 870 metrów. Prace rozpoczęły się zimą. W ciągu kilku miesięcy oprócz nowej nawierzchni powstała kanalizacja deszczowa z urządzeniami oczyszczającymi i wylotem do rowu melioracyjnego. Drogowcy wybudowali także szerokie chodniki i dwukierunkową, wygodną i bezpieczną drogę rowerową. Całość oświetlają energooszczędne lampy LED-owe. Wykonawca zbudował także podjazdy do znajdujących się przy ulicy Pocztowej posesji oraz zagospodarował zieleń w pasie drogowym. Inwestycja kosztowała ponad 5,5 miliona złotych. Połowa tej kwoty została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nadszedł wreszcie ten historyczny moment, na który czekałem 15 lat. W odrestaurowanej kamienicy przy ulicy Kolegialnej 6 Muzeum Mazowieckie otworzyło nową wystawę stałą. Wystawa nosi tytuł Sztuka dwudziestolecia międzywojennego Art Deco. Prezentuje kolekcję zabytków właśnie w stylu Art Deco, czyli stylu lat 20. i 30. XX wieku. I jednocześnie ukazuje nam zjawisko nowoczesności w sztuce i w życiu. Przed Państwem aranżacja Miasta Nocą. W tym mieście nocą możecie Państwo trafić do kina Odeon, możecie trafić do Domu Mody, obejrzeć sklep jubilerski, czy trafić do gabinetu prezesa banku. Czekają też na Państwa dusze domów, czyli wnętrza mieszkań z Francji, z Niemiec, z Polski oraz rzemiosło artystyczne, szkło, ceramika i metal, a także sala tożsamości. Tak zwana sala tożsamości to miejsce, które ukazuje zwiedzającym proces tworzenia polskiej tożsamości, nowo odrodzonego państwa polskiego. Bardzo serdecznie zapraszamy na wystawę. Wystawa jest niezwykle efektownie zaaranżowana, a częścią tej efektownej aranżacji jest między innymi Jowett Special Roadster, samochód kabriolet wyprodukowany w brytyjskiej firmie w 1926 roku. Podczas wernisażu wystawy prezydent Płocka Andrzej Nowakowski w imieniu wszystkich mieszkańców przekazał prezent dla muzeum. To waza do ponczu pochodząca z początku XX wieku. Thank you.